Chrystus, gdy był na tej ziemi, radził swoim naśladowcom, aby w dwóch momentach historii ludzkości, która jeszcze wtedy należała do przyszłości, zwrócili szczególną uwagę na księgę proroka Daniela. Pierwszy moment to było zbliżające się zniszczenie Jerozolimy, którą wojska Tytusa całkowicie zmiotły z ziemi i świątyni. A drugi moment w historii to czas poprzedzający powtórne przyjście naszego Zbawiciela. A więc przed sobą mamy naprawdę bardzo ważne zagadnienia do przestudiowania. Dla tych, którzy być może nie będą tutaj w niedzielę wieczorem, gdy będę zadanie domowe przekazywał, to proszę czytać 7, 8 i 9 rozdział proroka Daniela. Ale szczególnie 7 i 8. Czy to prawda? Taki tytuł jest naszego dzisiejszego spotkania. Zanim otworzymy 3 rozdział, w zasadzie ja przekażę na ekranie cały ten rozdział, poszczególne teksty, tak jak one zostały zapisane z 3 rozdziału. Chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie, co przeżyli młodzi Hebrajczycy, młodzi Judejczycy w Babilonie, gdy tam się dostali. I szczególnie chcę wrócić do 2 rozdziału proroka Księgi Daniela. Taki bardzo króciutki szkic. Na dworze króla Nebukadnezara w 3. roku jego panowania, w zasadzie w 2. już, doszło do przykrego przesilenia. Nebukadnezar, jak studiowaliśmy miesiąc temu, chyba się zorientował, że jego magowie, jego doradcy to nie są ci doradcy, których chciałby w dalszym ciągu mieć. A jeżeli tak, to że powinni przyłożyć serce do tego, co sobą chcą reprezentować, a w słowach to zawsze reprezentowali, gorzej było z czynami. W naszym życiu jest też podobnie, prawda? I przyszło to doświadczenie z wizją, jaką otrzymał od Boga, wizją tego posągu z 4 różnych metali i na dodatek jeszcze z gliny był on zbudowany. Daniel, który był absolwentem szkół uczonych babilońskich, razem z nimi miał ponieść śmierć. Król powiedział: jesteście ludźmi, którzy czekają tylko na okazję, grają na zwłokę, nic nie wiecie, nie macie z nikim kontaktu, ja chcę się was pozbyć. Gdy prosili go o jakiś czas zwłoki, odmówił kategorycznie. Daniel poznał ten problem i zaczął prosić, żeby otrzymał jakiś czas na zastanowienie się, na modlitwę, na kontakt ze swoim Bogiem i znalezienie wyjaśnienia. Poznał to w wyniku modlitwy. Nie modlił się sam. Miał tam 3 serdecznych przyjaciół. I razem się modlili. Bóg pozytywnie na tę modlitwę odpowiedział. Oczywiście oni należeli do tego rodzaju ludzi wierzących, którzy nie tylko proszą, ale gdy otrzymują, serdecznie Bogu okazują za to wdzięczność. I zaraz później, po tej dziękczynnej modlitwie, Daniel udaje się do Ariocha, który miał wyegzekwować ten wyrok śmierci, wyrok wydany przez króla. I pierwsze słowa, i w zasadzie jedyne, które powiedział do tego Ariocha, brzmiały tak: nie wytracaj magów babilońskich. Wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi cenę. Ci, którzy byli na naszym spotkaniu w niedzielę, wiedzą, co te słowa oznaczały.
Daniel wiedział, że dopóki ci ludzie żyją, dopóty Bóg ich miłuje i może im pomóc. Może im pomóc za pośrednictwem Daniela i jego towarzyszy. Oni przecież jako misjonarze zostali tam wysłani. Ktoś inny na ich miejscu mógłby pomyśleć, wytraci wszystkich magów, my teraz przejmiemy władzę z królem, my stanowić będziemy jego przyboczną świtę. Daleki Daniel był od takich myśli. Nikt, kto wierzy w Boga, nigdy nie będzie dążył do tego, że kosztem czyjej straty on pójdzie w górę. To się nigdy nie dzieje. Co dalej się dzieje? Król poznaje ten sen. Czy wy widzicie cokolwiek, bo to światło wydaje się, że rozbija cały ekran. Ja podejdę z tej strony. No, jaśniejsze kolory tak, ciemniejszych chyba nie za bardzo. Na tej podstawie Nebukadnezar uznaje, że Bóg Danielowy, a w zasadzie jeszcze do tej pory wiedział, że jest szczególnym Bogiem, jest mądry, bo potrafi Daniel wyjaśnić właśnie, biorąc od tego Boga jego sen, szczegóły. Nawet Daniel mu przypomniał, jak spędził wieczór, zanim zasnął, gdy ten sen był mu dany, ale że to jest Bóg naprawdę słaby. Bo gdyby był słabym, to by nie oddał swojego narodu w niewolę Mardukowi, jego bóstwu. Nie. Gdyby był mocny, tak. Dziękuję bardzo. Daniel wielbi Boga za to, co się dzieje. Zostaje wywyższony. Nie dążył do wywyższenia. A zostaje naczelnym magiem babilońskim. Jak się wam to podoba? Prorok Boży, szefem magów babilońskich i dostojnikiem Babilonii. Niektórzy mówią, że premierem tej potęgi rodzącej się zostaje Daniel. Nie zapomnijmy, że to są młodzi ludzie. Nebukadnezar ma wtedy 24 lata, a Daniel ma 21, 22 lata. Młodzi ludzie. Daniel nie zapomina o swoich przyjaciołach i oni razem z nim znajdują duże uznanie na dworze babilońskim. Około 10 lat po tamtych wydarzeniach, zostawmy już ten drugi rozdział, ten sen, następują kolejne wydarzenia i one są zapisane w trzecim rozdziale. Gdy czytamy trzeci rozdział, gdy ktokolwiek bierze do ręki księgę Pisma Świętego, otwiera tam, gdzie jest proroctwo Daniela, to mówi, to jest legenda, to są bajki, tak być nie mogło. Wierzę w Boga, ale żeby Bóg tak działał, jak to jest opisane w trzecim rozdziale, że młodzieńcy wrzuceni są do pieca rozpalonego do ostateczności i wychodzą z tego ognia. Nawet fakirowie hinduscy tego nie potrafią. Po rozżarzonych węglach tak, ale nie w płomienie wejść. A jednak Daniel pamiętał to, co ponad 100 lat wcześniej napisał prorok Izajasz z natchnienia Bożego. Adresował to słowa Bóg do swojego narodu. Nie bój się, będę z tobą. Pójdziesz w ogień, ale nie spłoniesz. Zresztą takie zagrożenia istniały. Pamiętajmy, że ten piec, o którym mowa jest w trzecim rozdziale księgi proroka Daniela, to nie jest piec, który dopiero zbudowano na okazję. Babilończycy niewygodnych ludzi spalali w piecu. W księdze Jeremiasza, proroka w 29 rozdziale i wierszu 22 jest mowa o tym, jak Sedekiasz i Achab, nie ten król Sedekiasz, to było znacznie wcześniej, i Achab, jeden z dostojników, król babiloński, upiekł w ogniu. Archeologowie
odkryli takie piece, które wyglądały jak piec cegielniany, w którym palono smołą, uzyskując bardzo wysokie temperatury. I to z czasów babilońskich. W liście do Hebrajczyków możemy przeczytać już w Nowym Testamencie, gdzie jest wypisana lista bohaterów wiary, że niektórzy dzięki wierze, dzięki temu, że Bogu absolutnie zaufali, całkowicie byli spolegliwi, przez wiarę, i to jest bardzo ciekawy zwrot, zagasili moc ognia. Nie zagasili ognia. Ogień płonął. Zagasili jego skuteczność. On spalał smołę, on spalał, zresztą będziemy czytać, a ci, którzy odrobili domowe zadanie, to już wiedzą, co i kogo ten ogień pochłonął. Ale ci, którzy wierzyli, ta moc ognia ich nie dotyczyła. Nebukadnezar po tym śnie był zachwycony z jednej strony, bo dowiedział się od Daniela, że Bóg się nim, królem babilońskim, interesuje, że go miłuje, że zna jego myśli, że wie, co o czym myślał i dlatego, że o tym myślał, dał mu stosownie sen, ażeby wykorzystać tę jego wrażliwość na poznanie przyszłości. I ten sen był wspaniały. Przecież to on, król babiloński, był głową ze złota. To, co najlepszego w tym posągu, w tej historii, bo posąg obrazował historię, to Babilon. Później będą inne narody panowały i to niepokoiło Nebukadnezara. To niemożliwe. To, że jest złotą głową, w porządku. Ale dlaczego Babilon miałby ulec srebru? A później srebro miedzi, a miedź żelazu? Nie. To mu się wyraźnie nie podobało. Ta złota głowa, którą tutaj widzimy na ekranie, to nie jest to. Cały posąg będzie ze złota. Babilon nie przestanie istnieć. Babilon będzie panował. Babilon smutku nie ujrzy, jak to później czytamy już w Księdze Nowotestamentowej. Znaleziono z czasów babilońskich tabliczki dosyć liczne, na których napisane jest: niech trwa na zawsze. To było marzenie Nebukadnezara, o tym śnił i tego pragnął. Ale jak to zrobić, żeby cała historia była pasmem powodzeń i zwycięstw w Babilonu? Aby odeprzeć srebro, zresztą sobie poradzi, ale odeprzeć tę zmianę. Wymyślił inną koncepcję przyszłości. Wiedział, że sam niczego nie dokona, ale miał na dworze przecież wielu zwolenników. Już do tego czasu podbił wiele krain, on nie zabierał tych ludzi do niewoli, on ich tam zostawał, oni byli mu poddani. Tak było z Judeą od roku 605 do 588. Dopiero w 588 roku, gdy Nebukadnezar stwierdził, że ten lud jest absolutnie niepokorny, że obiecuje co innego, a robi co innego. Skąd my to wiemy? Powiedział: muszą zginąć. A mogli przecież zostać w swoich krajach. Sedekiasz mógł dalej panować. Mogła ta linia dynastyczna Dawida być zachowana, nigdy nie przerwana. Ale skoro tak się stało, Nebukadnezar w Babilonie przygotowuje królów i książąt podbitych narodów. Między innymi po to była ta szkoła, z której najzdolniejsi, najświetlejsi młodzi ludzie byli wprowadzeni
przeszkoleni, aby później być rozesłani do swoich krain. Babilon będzie trwał wiecznie. Ten obraz piękny, zmyślny, ale to nie jest ten obraz. Obraz trzeba zmienić. Jedne słowa go niepokoiły tylko, że Daniel w imieniu Boga powiedział mu: królu, ten sen twój jest prawdziwy, a wykład jest pewny. Ale tak jak zauważyliśmy, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, Nebukadnezar wiedział, że ma do czynienia z bardzo mądrym Bogiem, ale słabym. A więc on musi pokazać, że Babilon jest silny. Zbuduje inny posąg. Tamten był tylko we śnie. Stworzę wizję, stworzę nową filozofię wieków. Zaszczepię ją wszystkim poddanym. Wszystkich zaproszę do udziału, współudziału, tworzenia tej przyszłości. Wszyscy mi tym będą w tym pomagać. Będą pracować nad tym dziełem. Panować będzie tylko złoto. A więc nie taka historia. Ta jest najważniejsza. Ale my wiemy, że dwie rzeczywistości równocześnie nie mogą być realizowane również w naszym życiu. Albo jedna, albo druga. Która zwycięży? To jest wizja Boga, a tutaj jest wizja Babilonu, potężnego króla, który w dalszym ciągu rozwija swoje granice, tworzy potęgę, zdobywa coraz większe bogactwo. No ale, ażeby zapewnić trwałość Babilonu, trzeba zmobilizować wszystkich do tego, aby zechcieli poznać plany króla i je wspólnie realizować. Mobilizacja do lojalności wszystkich plemion, języków, ludów. Ktoś powiedział, że to było pierwsze spotkanie ekumeniczne na Dolinie Dura. Wtedy o ekumenizmie nikt jeszcze nie mówił. Jeszcze to słowo nie było znane, ale o to tam chodziło. Wszyscy będą czynić wszystko to, co życzy sobie król. Nie, nie, Bóg król wcale nie oczekuje, że wyznawcy mozaizmu przestaną w Boga Jahwe wierzyć, a Grecy w panteon swoich bóstw. Wszyscy będą wierzyć w to, co wierzyli do tej pory, ale jedno będziemy mieli wspólne. Gdy chodzi o przyszłość, będziemy razem. Pomijamy różnice. Mówimy o tym, co nas łączy. A więc król każe wystawić ten posąg ze złota. 60 łokci wysokości. Jeżeli uwzględnimy, bo łokieć na przestrzeni historii to się różnił długością od 53 cm do 61 bodaj. Jeżeli przyjmiemy, że nawet 50 cm ten łokieć ma, przeliczmy sobie. 60 łokci. To jest... Dobrze liczymy. Tak, 30 metrów. 6 łokci szerokości. 2,5 metra. Prawda? Sześć łokci. Łokieć pół metra. Czyli dobrze, ktoś powiedział, nie? Ale pamiętajmy, to nie jest obraz na planszy, to jest posąg. Posąg jest trójwymiarowy. Jaka była jego grubość? To już nie Biblia nam o tym mówi, ale znawcy kultury i znawcy po prostu obyczajowości babilońskiej. Miał taką grubość, szerokość, jak szerokość. 60 razy 6 razy
cześć. Czy zauważacie, że później w Piśmie Świętym znowu mamy do czynienia, gdy mowa jest o mistycznym Babilonie, o szóstkach? Na którym z wykładów pokażę wam talizmany babilońskie, które zostały odkryte, na których znowu jest ta gra szóstek. I jakbyśmy liczyli, czy po ukosie, czy pionowo, czy poziomo, zawsze mamy do czynienia z liczbą 666. Były talizmany, które nosili kapłani. Bardzo interesujące. Proporcja tego obrazu jest dziwna. Babilończycy nie budowali i to było nieraz taką zagadką dla archeologów i nie tylko, dla antropologów, bo oni proporcje normalne zachowywali, jeżeli chodzi o postaci ludzkie. Jaka jest tutaj mamy przecież trochę ze świata medycznego ludzi, którzy znają się na układzie kostnym naszym. Jaka jest proporcja szerokości przeciętnego człowieka do jego wysokości? Tak, 1 do 6,5, 7. Tak. A tu jest 1 do 10. Babilończycy takiego dziwolonga by chyba nie postawili. I znowu źródła, których nie znajdziemy, na które nie znajdziemy tekstu biblijnego, pozabiblijne, ale z tamtego czasu mówią, że on musiał być na cokole. Proporcja była normalna 1 do 7, ale był cokół, bo to było na równinie, a wszyscy go musieli zobaczyć. Nadeszła chwila, kiedy trzeba było odsłonić ten pomnik. Pomnik wielkości Babilonu, zamysłu Babilonu, jedności wszystkich podbitych przez Babilon, chęci współpracy i dążenia w jedną stronę. Nie tylko głowa posągu będzie złota. Cały posąg będzie złoty. Zwołano więc, jak tutaj czytamy, wszystkich satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników, wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. I zgromadzili się wszyscy na poświęcenie posągu i stanęli przed posągiem, który wystawił król Nebukadnezar. Tutaj na dole takim tekstem mało czytelnym dla was jest: w tym mniej więcej czasie prorok Jeremiasz odnotowuje, że służbowo do Babilonu udał się król Sedekiasz i jeden z jego kwatermistrzów. To było w roku 593 przed naszą erą. To był czwarty rok panowania Sedekiasza. Sedekiasz objął panowanie w 597 roku. I wtedy Sedekiasz i Nerajasz, i Serajasz, syn Neriasza, jadą do Babilonu. Są wezwani. No bo wszyscy zwierzchnicy tych krain mieli tam być. Czy to była ta okazja? Jest duże prawdopodobieństwo, chociaż kropki nad i nikt nie postawi, ale to ma swój wydźwięk. Za chwilę to zobaczymy. Bo to by oznaczało, że na Dolinie Dura nie było tylko 3 Judejczyków, ale było przynajmniej 5. Jest pytanie, a gdzie był Daniel? Daniel wtedy piastował po królu najwyższe stanowisko. Chyba Daniel i Nebukadnezar, o czym wiemy z późniejszych rozdziałów, byli przyjaciółmi serdecznymi. I chyba Daniel wiedział, król wiedział dokładnie, że z Danielem to nie przejdzie. To Daniel mu wyjaśnił ten sen i Daniel nie zmienił zdania, że sen jest prawdziwy i wykład pewny, bo Bóg nie zmienił zdania. A Bóg nie zmienił zdania, bo warunki się nie zmieniły. Coraz
Jeszcze bardziej wymagało to zmiany, dlatego że bunt już w Babilonie zaistniał. Być może gdyby nie to wydarzenie, Babilon mógłby dłużej trwać. Nieraz, czy zauważyliście, że my próbujemy Bogu pomagać w taki czy inny sposób, przyspieszać pewne wydarzenia? Jesteśmy za mało cierpliwi, za mało mamy zaufania do Boga. Myślimy, że On zapomniał, musimy Mu o tym przypomnieć. Ja zauważyłem w moim doświadczeniu, że ilekroć chcę Boga popędzić, chcę Bogu przyspieszyć albo podać coś gotowego na talerzu, co tylko On weźmie i już to zrealizuje, to prowadzi donikąd. Bóg w swoim czasie wszystko czyni. W swoim czasie, nie w naszym czasie. U Niego dzień jest jak 1000 lat, albo jak straż nocna. A dzień to jest 24 godziny, a straż nocna to jest 2 albo 3 godziny, w zależności od czasu historycznego. A więc nieważne, te proporcje, które my próbujemy sobie nieraz stwarzać i rysować wykresy, prowadzą do niczego i do nikąd. Bałamucą nas tylko. Myśmy powinni się skoncentrować na gotowości, na przyjście Pana w każdym czasie, a nie wyliczać i powiedzieć, to jest już tuż, tuż, a więc szybciutko, bo w gazecie coś napisano, musimy podciągnąć skarpety, żeby być gotowi na przyjście Pana. To jest popłoch, to jest strach, to jest napędzane sztucznie. Prorok, którego bardzo cenię, powiedział tak. Mówiąc o powtórnym przyjściu Chrystusa, powinniśmy być gotowi tak, jak gdyby to w tej chwili miało nastąpić, ale być też gotowi, że to może być dopiero za 100 lat. I wcale się za to na Boga nie gniewać. A więc gdzie był Daniel? Prawdopodobnie król znalazł jakieś wyjście, które można było zrealizować. Mógł wyjechać służbowo. Mógł załatwiać inne sprawy oddelegowane przez króla. Król na pewno nie życzył sobie skandalu, że pierwszy po nim nie podziela jego poglądu, a że Daniel nie podzielał, to jest rzecz oczywista. Pozostają ci trzej młodzieńcy i pytanie mamy, dlaczego? Czyżby oni byli chwiejni? Być może król tak myślał. Ale gdybyś był Danielem, to chyba być może taka myśl od Boga mogłaby ci się przytrafić. Do tej pory, Danielu, oni zawsze byli w twoim cieniu. Czas, aby stanęli na własne nogi. Czy my czasem w odniesieniu do naszych dzieci, w odniesieniu do naszych przyjaciół, którym dobrze życzymy, którym po prostu jakoś chcielibyśmy nieba uchylić, wiemy, że nie da się nikogo wprowadzić na siłę do królestwa, czy namówić go, żeby był wierny. To musi z wnętrza płynąć. I to musiało z wnętrza tych trzech młodzieńców się pojawić. I teraz, gdy już są na Dolinie Dura i wszyscy już zgromadzeni, a więc podzielają ten pogląd, inaczej by tu nie przyszli. Ale skoro przyszli, no to teraz będziemy mieli demonstrację lojalności. Ale dziwnie to jest. Herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona, języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud, wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie, oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Rozkazuję wam. To nie jest, słuchajcie, uzgodniliśmy wszystko, jest czas, żebyśmy to zamanifestowali. Nie? To jest, jak starożytni Rzymianie mówili, prikaz. Nie można tego ominąć. I to nie jest wszystko, co powiedział Herold. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonowi,
ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Piec płonie. Manifestacja z jednej strony lojalności, oddania, jednomyślności, z drugiej siły. W obliczu siły ta lojalność jest ukazana. Płomienie liżą na razie powietrze. Ale w każdej chwili, jeżeli coś ci się nie spodoba, to będą lizały ciebie. No i efekt był taki, jaki był. Wszystkie narody, plemiona, języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Narody, plemiona, języki. Znacie drugą księgę Pisma Świętego, która wymienia w takim porządku ludzkość, która zamieszkuje ten świat? Apokalipsa. I znowu w konfrontacji z Babilonem i z pomysłami babilońskimi. I z obrazem babilońskim, któremu też trzeba oddać pokłon. Ale to jest później dopiero. I tutaj coś zaczyna się dziać. O, może patrząc na te instrumenty, Porfiriusz zauważył, że tu nie ma prawie że babilońskich instrumentów, tylko instrumenty głównie greckie, hebrajskie, innych narodów. I powiedział, to nie mogło powstać w VI wieku przed naszą erą, bo Grecja zaistniała dopiero w IV wieku. Pamiętajmy, że narody mogły zabierać ze sobą instrumenty i państwo Jawan, on nie nazywało się Grecją oczywiście wtedy, państwo Jawan istniało o wiele wcześniej, zresztą poszczególne miasta były państwami. Ciekawy tekst, jak gdyby wtrącony. Dlatego pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Dlatego wtedy, dlaczego? Coś musiało się stać, co nie jest w tym miejscu tutaj wyłuszczone. Złośliwie oskarżyli Żydów. Dlaczego złośliwie? Popatrzmy, a może to jest złośliwość. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnezara. Królu, żyj na wieki. To było zwykłe pozdrowienie. Ktokolwiek zbliżał się do króla, to takim pozdrowieniem go darzył. Żyj, królu, na wieki. My nasze 100 lat, które śpiewamy komuś tam na urodziny, być może powinniśmy śpiewać wieczność. To byłoby bardziej adekwatne, bo powiem wam szczerze, 100 lat na tej ziemi, w tych warunkach, w których jesteśmy, to żadna frajda, to żadna radość, to cierpienie i to może być męczarnią. Żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, to dotyczy jednostek już, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Królu, na pokładzie mamy bunt. Król widocznie był tak zajęty ceremonią i tak ogarniał okiem to morze ludzkich głów, a później już tylko zgiętych pleców, że nie zauważył tego, co zauważyli niektórzy Babilończycy. Którzy to byli Babilończycy, nie jest napisane. Jest jednak wiadome, że ci trzej młodzieńcy byli nad rządcami, zarządcami w satrapiach, byli satrapami. Kiedy oni weszli na ten urząd? Wtedy, gdy z tego urzędu Chaldejczycy i mędrcy babilońscy byli usunięci. Minęło 10 lat. Niektórzy ludzie mają długą pamięć i przez długie 10 lat mogą czekać, aż komuś tam coś się
noga pośliźnie. I już go mają, już wykorzystują ten argument. Są mężowie judzcy, którym ty powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej. Królu, jak mogłeś taką gafę popełnić? Widzisz? To są owoce twojego postępowania. Ty nie jesteś politykiem. Ty nie jesteś strategiem. Ty się do niczego nie nadajesz. Nigdy nie należało ich tam wprowadzić. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu. Nie czczą twojego Boga. Nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Królu, to jest wycieczka pod twoim adresem. To jest uderzenie w ciebie. Oni przejmują władzę. Zobaczysz, przejmą władzę od ciebie też. To musiał być niesamowity wygląd. Kiedyś, gdy byłem młodym człowiekiem, ciekawym człowiekiem, żarliwym, gorliwym neofitą, ktoś mnie namówił i poszliśmy razem tam, gdzieśmy nie powinni iść. Bo tam szli ludzie, którzy adorowali kogoś, a myśmy nie szli z zamiarem adorowania. Myśmy szli z zamiarem zamanifestowania naszej odmienności. Szadrach, Meszach i Abednego to tylko nas było dwóch, a ich było trzech. Tak samo była muzyka. Muzyka ma niesamowity wpływ na zachowanie człowieka. Dzisiaj o tym wiemy więcej niż może kiedykolwiek. Ale nie zapomnijmy, Babilończycy bez orkiestry nie uzyskaliby tego, co uzyskali. Dzisiaj w supermarketach bez muzyki nie uzyskano by takich wyników, jak i w takt muzyki, gdzie idziesz z koszykiem i wkładasz, a później, ojej, tyle tego mam, ale kartą zapłacę. Tak. Wiesz, co chcesz, zapłacisz później. Dzisiaj w naszym rozważaniu Słowa Bożego i tego, że Bóg jest artystą, że Bóg stworzył również i tę melodię, i muzykę. Muzykę, którą słyszymy wszędzie, nawet gdy nikogo nie ma, tylko potocek płynie, jak to w Zakopanie mówią, i on szemrze. Jaka to cudowna muzyka. I tam były też, tam była też muzyka odpowiednio nastrojowa. To były werble, to były trąbki. To było tak, że dygotało wszystko, a nam się zrobiło nieswojo. Naprawdę. I ludzie leżeli w pewnym momencie plackiem, a my tak, przepraszam, przepraszam, żeby przyjść bliżej. Gdy po kilku latach sobie uświadomiłem, jaki naiwny byłem, myśląc, że to pobożność albo deklaracja tego, że ja jestem wierny Bogu. Oni się tam nie pchali, oni tam musieli być. Gdy znajdziesz się w takiej sytuacji, Bóg mówi, zagasisz moc ognia. Oni się musieli uchwycić tej właśnie obietnicy. A Chaldejczycy, Babilończycy wiedzieli, nareszcie będą wakaty dla trzech satrapów. Tych trzech młodych ludzi dobrze zapamiętało ten przekaz, który Bóg dał Danielowi po ich nabożeństwie modlitewnym. Oni dobrze pamiętają, jak dziękowali Bogu za takie wyjaśnienie. A tu spotkali się zupełnie z czymś innym. Zupełnie z czymś innym. Pamiętam pewnego młodego człowieka, teraz to już jest dziadek, już ma wnuki, jak się dowiedziałem ostatnio, ale taki młody dziadek. Dopiero na pokład wszedł. Pokład dziadków. Był powołany do wojska. Mieszkał i nadal mieszka na wiosce, w tym samym miejscu. Wcielony został na chyba 18 wtedy miesięcy do wojska i gdy przygotowywano ich do złożenia przysięgi,
poprosił swojego dowódcę bezpośredniego, czy on mógłby otrzymać rotę przysięgi. Tak, żeby mógł sobie usiąść. Na krótka jest, niedługa. Ale mówi, że chciał naprawdę sobie ją tak przetrawić. Przeczytał, oddał i powiedział, ja przysięgi takiej nie złożę. To były lata wczesne 70. Wyobrażacie sobie? Powiedział, nie złożę takiej przysięgi, bo ja nie oddam kropli mojej krwi dla ojczyzny. Nie oddam kropli mojej krwi, aby kogoś innego zabić, kto mnie by mógł zabić. Nie, absolutnie. Ja należę do Boga, mnie sumienie na to nie pozwala. No to pójdziesz, no będziesz, wszyscy tam będą. Nie, ja nie mogę tam być. Ja nie mogę stwarzać pozorów. Były to bardzo dramatyczne sceny. Pracowałem wtedy w tym okręgu. Przewodniczącym diecezji był wtedy nieżyjący już brat, pastor Antoni Olma. Został wezwany przez oficerów wyszkolenia politycznego z okręgu pomorskiego, pod który to okręg ta jednostka należała, i powiedzieli, przecież wy możecie dyspensę jakąś udzielić. No, zaczął tłumaczyć, że to nie tak jak w powszechnym chrześcijaństwie, że tutaj każdy indywidualnie za siebie odpowiada. To jest jego decyzja. My nie możemy zadać gwałtu sumieniu tego młodego człowieka. No ale przemówcie mu jakoś. Był nieugięty. I wtedy, gdy była przysięga, do dzisiejszego dnia nikt nie wie, gdzie on był. Ale go nie było w jednostce. Wtedy każdy, kto szedł do wojska, to gdy był mundurowany, to cywilne ubranie było transportowane do domu albo deponowane. Nikt nie miał cywilnego ubrania przy sobie. Otrzymał ubranie i powiedziano, nie macie. Jak to zrobiono? On mówi, ja mam czyste sumienie, nie ślubowałem. A później zaraz, bo to jedno za drugim zaczęło się toczyć, gdy przyszła kwestia diety, gdy przyszła soboty, kwestia i tak dalej, nie miał najmniejszych problemów. Najmniejszych. Wysłużył swoje, wrócił do domu z czystym sumieniem. Popatrzmy na tych trzech młodzieńców. Oni wiedzą, że tylko głowa to Babilon. Oni wierzą Bogu niebieskiemu. Oni ufają Mu całkowicie. Nebukadnezar złości się, każe ich przyprowadzić i zadaje im pytanie, czy to prawda? Czy to prawda, że nie czcicie mojego Boga, nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy to prawda Szadrachu, Meszachu i Abednego? Są takie momenty w życiu każdego chrześcijanina, każdego człowieka, który przychodzi do Boga. A gdy przyjdziesz do Boga, On zmienia twoje życie. On dokonuje przewartościowania tego wszystkiego, co dla ciebie miało znaczenie i często to traci znaczenie. Nowe rzeczy, które ci były obojętne albo broniłeś się nawet przed nimi, te dla ciebie jawią się jako coś pożądanego, coś niedocenianego do tej pory i coś niezbywalnego. Chcesz z tym zostać do samego końca. I wtedy wszyscy twoi bliscy najpierw, a później szkoła, a później zakład pracy, a później inni ludzie zadadzą ci to pytanie, czy to prawda, że ty jesteś inny niż inni? Czy to prawda, że ty czytasz Pismo Święte? Kiedyś wspomniałem chyba o tym, że gdy zacząłem czytać Pismo Święte, nie mogłem od niego się oderwać, ale z drugiej strony wstyd jakiś fałszywy, ale wtedy no, to było uczucie.
Ja z zażenowaniem o tym mówię w tej chwili, ale tak było. Czytałem Biblię wieczorem, gdy kładłem się spać. Miałem ją pod poduszką, światło było zapalone, czytałem, a gdy ktoś wchodził do pokoju, bo mieszkaliśmy z kolegą, jeszcze gospodyni, taka starsza pani, u której wynajmowaliśmy pokój, a ona służyła nam jako mama i jako babcia i jako wszystkie osoby ze starszego pokolenia, była naszym doradcą, bo każdy z nas był daleko od własnego domu. Też wchodziła tam i kiedyś ktoś mnie zauważył, że coś czytam. I mówi, co ty tam tak czytasz? A ja w tym momencie schowałem, ale już zauważony. Co czytasz, co chowasz? Nie mieliśmy przed sobą tajemnic żadnych. To była jedyna tajemnica. I wtedy nie wiedziałem, jak się zachować. A że jestem cholerykiem, to z taką złością. No masz, patrz, patrz. I podałem pismo święte. O, Biblię czytasz. O, świętym chcesz być? Biblię czytasz? To kociarze czytają Biblię. Chrześcijanie Biblii nie czytają. Kim ty jesteś? To prawda? A później, gdy zacząłem święcić sobotę, a gdy kolegom, koleżankom powiedziałem, że nasze spotkania muszą zmienić charakter, albo ja w nich nie będę brał udziału. Czyli na głowę upadłeś? To nieprawda. A później mówili, to mu przejdzie. Jak Bogu dziękuję, że mi to nie przeszło, ale że dla mnie to ma niesamowitą wartość. Czy to prawda? Wszyscy przyjechali z wszystkich prowincji, a wy na moim dworze jesteście. Ja was powołałem na tak wysokie i zaszczytne funkcje. Nie potraficie tego docenić? Każdy z nas mógłby opowiadać o wielu doświadczeniach tego typu. Czy to prawda? Czy to prawda, że jesteś adwentystą? Czy to prawda, że nie kłamiesz? Czy to prawda, że nie plotkujesz? Bo chrześcijanie tego nie robią. Masz problem z tym? To powiedz, mam problem. Weźmiemy się pod ręce i pójdziemy razem. Będziemy go rozwiązywać razem. Czy to prawda? Dlaczego tych trzech Judejczyków się wyróżniło i zakładamy, że był tam i król, i kwatermistrz? Oni się nie wyróżnili. I to było nie tylko w czasach babilońskich. Znam takie przypadki, że niektórzy adwentyści zrezygnowali ze studiów, zrezygnowali z matury, dlatego że trzeba by ją w sobotę zdawać. Myśmy mieli tutaj wielkie błogosławieństwo w postaci liceum w Pruszkowie, liceum Zana, że właśnie tam to jedyne liceum z całego kraju zgodziło się przyjąć wszystkich adwentystów i z ministerstwa mieli specjalną zgodę. Kościół bardzo dużo starań podejmował w tym względzie, że mogli zdawać maturę w innym dniu tygodnia, bo kiedyś matury tylko w sobotę były. Drodzy, ale nieraz bywało tak, że do jednej szkoły na jedne studia uczęszczały dwie, trzy osoby. Adwentyści. Mówię to z otwartością. Znam nawet taki jeden przypadek osobiście, gdy powiedział, jakoś muszę przez to przebrnąć. Bóg jest litościwy, Bóg mnie zrozumie. A inni powiedzieli nie i walczyli. Mówią, ale o ile nam było trudniej walczyć, bo każdy nam wytykał, to też jest adwentysta. I może inaczej. Dlaczego ty nie możesz? Czy to prawda, że rzeczywiście nie możesz? A możeś sobie to tylko umyślił. Jeżeli
Szadrach, Meszach i Abednego. Obok siebie, w ogóle w tym tłumie, miało jeszcze króla judzkiego i kwatermistrza, którzy się poddali temu ogólnemu zarządzeniu. To wyobrażacie sobie, jak im musiało być trudno? Ale oni chyba czytali w psalmach te zachęty i te ostrzeżenia. Przeklęty, kto ufa w człowieku. Nie buduj na człowieku, nie ufaj, nie patrz na to, że ten ktoś tak zrobił. Ty tego nie rób, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym. Jeżeli należysz do Boga i Mu wierzysz. Ciekawe. Nebukadnezar jednak ma serce do Judejczyków. Już w drugim rozdziałeśmy to obserwowali. Nikt nie otrzyma czasu na zamyślenie, na załatwienie jakiejś możliwości wyjaśnienia snu. Daniel otrzymuje. Tutaj rozkaz był wyraźny. Kto nie odda, natychmiast będzie wrzucony do pieca. Nie wrzuca ich natychmiast. Przywołuje, złości się, wyżywa się na nich, ale mówi, będzie druga szansa dla was. Orkiestra, jeszcze się nie rozchodzimy. Gdy więc teraz usłyszycie i znowu ta międzynarodowa orkiestra gra, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon, bo jeżeli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. I to pytanie na końcu. A który Bóg wyrwie was z ręki mojej? Wasz? Mądry powinien wymyślić coś wcześniej. Ale teraz w tej sytuacji już nie ma takiego Boga. Ja wiem, co robię, ja wiem, czym dysponuję. I mówi, jeżeli nie oddacie pokłonu natychmiast, ten piec pali. A z drugiej strony ta myśl tych wiernych sług Bożych. Bóg przecież powiedział, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. Gdy przez rzeki nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Płomień cię nie spali. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Ja, święty Izraelski, twoim wybawicielem, bracia, siostry, przyjaciele, ten Bóg nadal żyje. Ten Bóg nadal działa. My w Niego wierzymy. To nie jest inny Bóg. To jest Bóg tych trzech Hebrajczyków. Problem jest w tym, czy ja Mu zaufam. Czy ja pójdę na całość. Zauważyliście, że ludzie lubią takich, którzy idą na całość? Była taka gra telewizyjna, nie wiem, czy ona jeszcze jest, czy nie. Idź na całość, prawda? Wabam. Sami może nie pójdą, ale cenią tych, którzy wszystko postawią na ostrzu noża. Albo w lewo, albo w prawo. Przy okazji chcę wspomnieć, że nie wszyscy, którzy ufali Bogu, byli wyrwani z płomieni ognistych. Żebyśmy nie myśleli, nie kalkulowali, bo mi się to opłaci, bo nie, wielu spłonęło. Był taki prorok, którego włożono w rozciętą kłodę drzewa, złożono i na pół przepiłowano piłą, bo inaczej źle by się cięło tkankę ludzką. Ale w drewnie to łatwo, to się nie zauważało nawet, co się dzieje. Byli tacy, których lwy rozrywały. Byli tacy, których dzieci na ich oczach zabijano, którzy cierpieli do samego końca. I nie w tym rzecz, czy mnie Bóg wyrwie, czy mnie nie wyrwie. Ci młodzieńcy powiedzieli, my nie mamy potrzeby już dalszej rozmowy z tobą, królu. Jeżeli Bóg nasz, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego, z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, to niech ci będzie wiadomo, królu, że twojego Boga nie czcimy,
złotemu posągowi, który wzniosłeś, nie oddamy pokłonu. Nieważne, jak Bóg się zachowa. Ten moment, który tutaj w tekście był, jeżeli Bóg może nas wyrwać, jest różnie tłumaczony przez różnych tłumaczy. Niektórzy mówią, jeżeli Bóg uzna za słuszne, aby nas uratować. Jeżeli Bóg zechce to zrobić, jeżeli to będzie dobre dla nas, to On to uczyni. My nie wiemy, co dla nas w życiu tak naprawdę jest najlepsze. Wtedy Nebukadnezar bardzo się rozgniewał. Kazał rozpalić piec 7 razy bardziej, niż zwykle go rozpalano. I tutaj od czasu, gdy zacząłem czytać ten 3 rozdział od 1 razu, zastanawiałem się, czy tam nie było ciągu w tym piecu, że tam się źle paliło i on teraz każe dorzucać jeszcze. Rozhajcujcie, jak to na Śląsku mówią. Niech to się pali. Do ostateczności. 7 razy mocniej. I teraz najmocniejszym mężom w swoim wojsku kazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego, wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Związano ich wtedy w płaszczach, tunikach, czapkach, pozostałych ubraniach, wrzucono do rozpalonego wnętrza pieca ognistego. Ponieważ rozkaz królewski był surowy, a piec był bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego. I ci trzej mężowie wpadli związani do wnętrza tego pieca. Jeżeli król wie, że Bóg Izraela jest słaby, to czy nie zauważyliście, że zaczyna mu świtać, a może jest mocny, tylko ja o tym nie wiem? Wobec tego ja muszę wszystko ze swojej strony uczynić, żeby wyjścia nie było. Czy ci młodzieńcy chcieli uciekać albo się bronić, albo szamotać z tymi, którzy ich wrzucać będą? Najmocniejszych musiał? Szkoda. Pamiętaj, jeżeli coś w nerwach robisz, w afekcie, to będziesz tego zawsze żałować. Zawsze. Tu nie ma wyjątku. Po co on tracił tyle paliwa? Po co utracił najdzielniejszych swoich wojowników? Przecież oni mieli prawo żyć. Bóg jednak pokazał, skoro się rozpalił, no to ten ogień będzie działał. A ci trzej wpadają. I nagle podnosi się i pyta doradców, słuchajcie, ilu wrzuciliśmy do tego pieca? Pytam się, po co on tam zaglądał w ogóle? Miał wątpliwości? Miał. Gdyby nie miał, to by nie zaglądał. My nieraz nie wiemy o tym, jak nasze zachowanie pozwala innym czytać nas bez słów. To, jak się zachowujesz, świadczy o tym, co czujesz. 3 czy 4? To skąd ten 4 i taki inny? Co więcej, czy nie związani byli? No związani. Dlaczego oni chodzą? A więc ten ogień był, ten żar był rzeczywiście wystarczający, ażeby więzy spalić. Pamiętacie słowa apostoła Piotra, który mówi, abyśmy nie bali się tego żaru, który na nas przychodzi ku naszemu doświadczeniu, bo musimy być wytrawieni, wypławieni często jak złoto. Ten żużel, ten brud, te grzechy, te nasze przywary muszą być poodrywane od nas, a nieraz Bóg mówi, muszę was ociosywać, jak rzeźbiarz ociosuje skałę. To jest bolesny proces. Po co? Szadrachu, Meszachu, Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Zawsze zastanawiam się, a dlaczego nie zaprosił tego 4? Przecież było ich 4. Zaprasza tylko tych, co jest z nas imienia.
Ale tamten był podobny do anioła, do istoty boskiej, do Syna Bożego. Skąd Nebukadnezar, Babilończyk, wiedział o aniołach? O Synu Bożym. Wpływ Daniela. Wpływ tych misjonarzy, którzy tam się dostali. Zgromadzili się satrapowie, namiestnicy. To był dopiero widok. Nikt w to nie wierzył. Wszyscy widzieli, co się działo. Niektórzy jeszcze odnosili te zwęglone ciała tych mocarnych ludzi, którzy wrzucali Szadracha, Meszacha i Abednego. Ani włosy, ani odzienie, ani zapachu tego ognia, a to był zapach. Jeżeli palisz smołą, jeżeli sąsiedzi czasem gdzieś tam spalają coś z dodatkiem smoły, gumy, to wiesz, jak to pachnie. Nawet tego nie było. Nebukadnezar odezwał się i rzekł: błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Patrzcie, jak się gusta zmieniają. Za to, że się nie pokłonili, wrzucić do pieca. Za to, że się nie pokłonili, wychwala ich. Nie zapomnę pewnej młodej dziewczyny, to było w Szczecinie, która w klasie maturalnej zdecydowała, że chce służyć Bogu, chce święcić sobotę. To był koszmar. Szkoła tamta nie przeżyła jeszcze czegoś takiego. Dyrektor był dosyć układny, był gotowy nawet zgodzić się na przełożenie jej tam pewnych wykładów i tak dalej. Wychowawczyni klasy absolutnie nie. A to było wtedy, kiedy absencja w klasie wysoko się liczyła. To były punkty dla nauczyciela, czy on potrafi kształtować, czy potrafi wychować, czy potrafi dopilnować, zdyscyplinować klasę. Powołano specjalny komitet, w który skład weszła trójka klasowa, niektórzy rodzice z komitetu rodzicielskiego, i zrobili naradę i powiedzieli, że Danusia, przykro, ale nie może być dopuszczona do matury. Była w liceum zawodowym, uczyła się, jako sekretarka przyszła. Nie dopuszczą jej nawet do próbnej matury. Stopnie miała. Nie była prymusem, ale nie była zagrożona. Na złość tak się ułożyło, że w ostatnim semestrze nie było nikogo, kto by uczył pisania na maszynach. Ten przedmiot nazywał się maszyny biurowe. Tylko zgodził się jeden z inżynierów z jednej z zakładów w Szczecinie i on przychodził, ale mógł tylko w sobotę przyjść na wykład. Rozmawialiśmy z nim, Danusia szczególnie prosiła go. Zgodził się, że może przychodzić i materiał sobotni u niego co tydzień zdawać, czego żaden uczeń nie robił, zdawać co tydzień w którymś tam dniu tygodnia, w tygodniu następującym. Chodziła, zdawała, zaliczała, ale zawsze z nią był ktoś z trójki klasowej. Czy tam nie ma jakichś machlojek, czy tam nie ma przekupstwa, czy tam nie ma tego, że to się tak mówi, że zalicza, a oni sobie pogadają. Zaliczyła wszystko. No ale do matury nie była dopuszczona. Język angielski miała we wtorek i w sobotę, a więc w sobotę były jeszcze więcej godzin jak we wtorek. Z angielskim tośmy sobie tam wspólnie jakoś radzili i nie miała kłopotów. Ale te maszyny biurowe. Matura się odbyła, Danusia nie pisała matury, nie zdawała żadnego egzaminu. Do dzisiaj chyba nie ma matury. Ktoś powie, co to bez matury dziewczyna? Szadrach, Meszach i Abednego. Chwała Bogu za takie osoby. I ona zdobyła wiedzę. Ona nie miała papieru, ale ona miała wiedzę. A to się w życiu najbardziej liczy. I gdy pomaturalne spotkanie, już takie na rozstanie z wychowawczynią, która przez 4 czy 5 lat prowadziła tę grupę, tę klasę, było,
Niektóre z uczennic miały pretensje do niej, bo nie pozdawały matury, musiały później poprawki zdawać. Niektóre otrzymały niższe stopnie, a przecież ich wychowawczyni była w komisji egzaminacyjnej. Gdyby tylko naprowadziła jednym słowem, to one już wiedziały, co dalej robić. I gdy tak się wyżaliły, i to tak stawało się takie dosyć przykre, wtedy wychowawczyni mówi: dziewczyny, jest jeszcze jedna sprawa, którą czuję wewnętrznie, że musimy załatwić. Na tym spotkaniu była i Danusia, nie maturzystka, ale absolwentka tej szkoły. W tym sensie, że skończyła i zdała wszystkie egzaminy. Powiedziała: Danusiu, chodź tutaj. Danusia nic nie wiedziała i myślała, teraz dopiero ona na mnie wyładuje to wszystko, co moje koleżanki zrobiły jej. Ona powiedziała: dziewczyny, wiecie, cośmy zrobiły, Danusi. Powiem wam, ani raz od nikogo nie słyszałam, żeby Danusia na mnie albo na którąś z was narzekała. Przyjęła to. Ja czuję, że jestem winna, bo ja inspirowałam wszystkich do tego, że Danusia nie ma świadectwa maturalnego. Danusiu, przepraszam cię. Dziewczyny, jeżeli chcecie, możecie zrobić to samo. Ale ja nie mogę inaczej. I gratuluję ci, że dla ciebie Bóg i jego święty dzień to więcej niż matura. Ucałowała, uściskał. Wtedy, a była to klasa samych dziewcząt, powiedziały, że ryczały wszystkie jak na pogrzebie. Ale to była ulga. To zeszło z nich. Pamiętaj o tym, że jeżeli mówisz, że wierzysz Bogu, a to nie jest prawda, to przyniesiesz mu hańbę. Jeżeli nawet tego nie mówisz, ale jesteś mu wierna, jesteś mu wierny, twoje życie będzie świadczyło o tej wierności i przyniesiesz mu chwałę. I to jest ten tekst, który na początku mieliśmy. W Psalmie 85 jest taka piękna obietnica. Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność wyrośnie skąd? A sprawiedliwość wychyli się z nieba. W jednych krótkich słowach przedstawiony cały plan zbawienia człowieka. My nie wykrzeszemy z siebie sprawiedliwości, ale my możemy być Bogu wierni i to wierni w oparciu o Jego wsparcie, o Jego zachętę. A sprawiedliwość, ona nigdy w tobie ani we mnie, w żadnym człowieku nie może być ukształtowana. Sprawiedliwość jest u jednego i z łaski Jego mamy tę sprawiedliwość i przebaczenie grzechów i dochodzi do tej społeczności, do tej zgody cudownej. To jest poetycki obraz, jak łaskawość i wierność, jak gdyby spersonifikowane tutaj. Łaskawość to Bóg, wierność to grzesznicy, których On zbawia. Spotkają się, ucałują się i na wieki już pozostaną razem. Nebukadnezar zareagował tak. Ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, plemienia, języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu, Szadracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić jak tylko ten. Potem król przywrócił Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi dawne powodzenie w prowincji babilońskiej. Jest takie powiedzenie, co cię nie złamie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Wyobrażacie sobie, z jaką wiernością i jakie pomniki tej Bożej wierności Bogu stanowili ci młodzi ludzie? Z takimi ludźmi można iść przez życie. Z takimi ludźmi można czynić wiele dobrego. Zwróćcie uwagę,
W tym trzecim rozdziale te imiona Szadrach, Meszach, Abednego w różnych odmianach pojawiają się 13 razy. W jednym rozdziale 13 razy ten zestaw Szadrach, Meszach i Abednego się pojawiają. Czy nasze imiona pojawią się tam, gdzie Bóg na nas oczekuje? Ale ten dekret, wróćmy do niego. Jak się wam podoba ten dekret? Czy dobrze by było, aby takie dekrety powstawały od czasu do czasu na rzecz ludzi wierzących, że jeżeli ktoś będzie ludziom wierzącym, chrześcijanom, takiej czy innej orientacji religijnej przeszkadzał, a może i muzułmanom i tak dalej, to niech uważa, bo na mocy tego dekretu można mu wszystko zabrać, wszystko zburzyć, a nawet jego samego zabić. Dobrze, gdyby takie dekrety były? Czy chcielibyście, aby taki dekret był wydany, że wszyscy w państwie polskim w oparciu na zrozumienie biblijnego dekalogu od przyszłego miesiąca są zobowiązani do święcenia soboty, a kto nie będzie święcił soboty, to trzymaj się. Chcielibyście taki dekret? Dlaczego nie? Rozumiemy to. Sprawy religijne i polityczne nie potrafią iść w jednym zaprzęgu, chociaż wielokrotnie na przestrzeni historii próbuje się je wprowadzić właśnie w tę sytuację pociągową w jednym kierunku. Chrystus powiedział, nie tak będzie między wami. Nie panowanie, nie niszczenie, nie straszenie, służba. Przed nami kolejna wielka manifestacja kolejnego, już ostatniego ruchu ekumenicznego. Apokalipsa tak to przedstawia. O pewnej mocy, która utożsamiana jest z Babilonem, różnie zresztą nazywana, jako potęgi, zwierzęta, bestie, i zwodzi mieszkańców na ziemi przez cuda, jakie dano mu uczynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy mali, wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. To samo, co na Dolinie Dura. To jest przed nami. Chrześcijanie, którzy prawdziwie wierzą w Bogu, będą postawieni w sytuacji Szadracha, Meszacha i Abednego. I spotkają się z pytaniem, czy to prawda, że jesteś przeciwko wszystkiemu, co jest przeciwko Bogu i Jego planowi. Posąg Nebukadnezara był okazały, cały ze złota. Wyobrażacie sobie, ile ton tego złota musiało być? A to było zagrabione złoto. Ale to nic, to był martwy posąg. Ten posąg będzie mówił. Cuda się będą działy. Jak się zachowamy wtedy? Przed nami jest coś niezwykłego. Działanie duchów, cuda, niewytłumaczalne zjawiska. I teraz czytasz Biblię i wiesz, że jest inaczej. Czy to prawda, że Biblia ma rację? Czy to prawda, że ty zajmujesz stanowisko Biblii?
Czy jesteś zdecydowany służyć Bogu w każdych okolicznościach i w każdych warunkach, w jakich tylko się znajdziesz? Kilka takich wniosków. To podobne doświadczenie już narasta. Słyszymy o tym nawet w parlamentach. Niedługo więcej na ten temat będzie w naszym parlamencie. Połączenie religii z polityką zawsze tworzy problemy. I dla jednostek, i dla całego społeczeństwa, i dla strony politycznej, i dla strony religijnej. Ciekawe jest, że wierność Bogu wzbudza agresję i nienawiść, ale również szacunek. Obserwowaliśmy to w odniesieniu tych młodzieńców i Nebukadnezara. Jeżeli pozostaniesz Bogu wierny do końca, to On ci nie pozwoli zginąć. Zginąć na wieki. I wtedy, jak Nebukadnezar, odbierzesz szacunek. Czasem otaczamy się dobroczyńcami, którzy ty mi to, a ja ci tamto, a ty jeszcze coś. Pamiętajmy, to jest taka śliska droga, jaka tylko śliska może być. Bo jeżeli nie będziesz, no tutaj literki S zabrakło, nie będziesz subordynowany od tego momentu, to będziesz szantażowany. I wtedy to pytanie, czy to prawda, będzie ciągnęło za sobą ogon konsekwencji. To dotyczy nie tylko Szadracha, Meszacha i Abednego. To dotyczy nie tylko spraw z VI wieku przed naszą erą. To się dzieje dzisiaj. Bierzemy w tym udział. Uważajmy, wycofujmy się jak najdalej z takich sytuacji. Te imiona są do zapamiętania. A jeżeli chodzi o główną postać tych wydarzeń, to ani Szadrach, ani Meszach, ani Abednego, ani Nebukadnezara. Jak myślicie, kto to jest? Ani Daniel. Ten czwarty. Jeżeli ten czwarty jest z tobą, a ty jesteś z nim, twój Bóg, twój anioł, to będzie zupełnie inne twoje życie. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego młodzi Hebrajczycy woleli zginąć w piecu niż oddać pokłon? A przecież mogli to zamarkować, nie? My nieraz mówimy, nie masz rozumu? Rozwiązał ci się sandał, nie? Albo jeden drugiego trącił, popchnął, wywróciłeś się. Wszyscy wiedzą, że leżysz. Kto wie z jakiego powodu? Bóg zna twoje serce i wierzy, że ty mu jesteś wierny. Dlaczego ci trzej młodzieńcy tak się nie zachowali? Bo oni się nie wstydzili swojego Boga. Chrystus nie wstydził się nago zawisnąć na krzyżu, abyś ty i ja mógł być zbawiony. On się nas nie wstydzi, nigdy. A my jesteśmy grzesznikami. Takiego cudownego przyjaciela chcemy ukryć przed ludźmi? Ostatnie pytanie. Czy znaleźliśmy w tej historii coś, co przylega, przystaje albo odstaje od naszego codziennego chrześcijańskiego życia? Pomyślmy, gdy pójdziemy do domu, zastanówmy się nad tym. Rozpoznajecie tego jego gościa? Kto to jest? Aleksander Macedoński, tak. Miał podobno fotograficzną pamięć i jeszcze jeden rys, który niektórzy historycy eksponują, to ten, że nigdy, gdy było trudne zadanie do wypełnienia, nie wyznaczał nikogo do spełnienia tego zadania, tylko czekał na ochotników. Zawsze przedstawiał im realną sytuację. I tak było tamtym razem. Powiedział, możecie nie wrócić i prawdopodobnie nie wrócicie. Ale czy jesteście gotowi za Helladę? Czy jesteście gotowi za zwycięstwo nasze, za Macedonię? Oddać swoje życie. I poszli na spełnienie zadania. To było gdzieś daleko nad granicą Indii. Na wschodzie. Wrócili wszyscy. Zadanie spełnili.
Ale jeden wrócił pokątnie. Nie jako bohater, dlatego że wystraszył się i umknął z tej akcji. Gdy już w Babilonie byli, gdy już wrócili, Aleksander Macedoński, zresztą tam oddał swoje życie, też tam zmarł, rozpoznał go kiedyś w tłumie żołnierzy, przywołał go do siebie i mówi: przyjacielu, a ten żołnierz już wiedział, co to znaczy. To są ostatnie momenty jego życia. Ale Aleksander ponoć miał wtedy dobry dzień. Mówi: jak ty masz na imię? Mówi: Aleksander. Pytam cię, jak masz na imię? Aleksander. Jak? Aleksander. To niemożliwe. Aleksander to ja. Aleksander, jak daje słowo i na ochotnika coś chce czynić, to to czyni. Przyjacielu, mam dla ciebie radę. Zmień swój charakter albo zmień swoje imię. Jesteśmy chrześcijanami, nosicielami imienia Chrystusa, Jego uczniami. Znowu stoimy na rozdrożu. Albo zmienić imię, albo zmienić nasze życie, nasz charakter.